Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatni film a propos tego, ile należy jeść, żeby skutecznie budować masę mięśniową, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, za co dziękuję. Dlatego dzisiaj nagrywam część kolejną, mianowicie ile należy trenować, żeby skutecznie budować masę mięśniową. Zapraszam. Na początku trzy podstawowe pojęcia. Intensywność to jest bodziec, to jest sygnał do rozwoju muskulatury. Objętość to jest ilość tego bodźca, natomiast częstotliwość to jest to, jak rozdysponujesz te dwa parametry na przestrzeni całego tygodnia. Jeżeli miałbym się posłużyć metaforą, to wyobraźcie sobie, że chcecie upiec ciasto. Temperatura, na którą nastawiacie piekarnik, to jest intensywność. To, jak długo będziecie piec to ciasto, to będzie objętość, natomiast to, jak często te wypieki pojawiają się w waszym domu na przestrzeni tygodnia, to jest częstotliwość. I tutaj nawet z tej metafory można łatwo wywnioskować, że ta objętość będzie kluczowa, ponieważ nikt nie chce postawić na stole niedopieczonego ciasta, ale też nikt nie chce tego ciasta spalić, bo wtedy goście byliby niezadowoleni. Natomiast sama intensywność, jak podaje literatura fachowa, to ten zakres hipertroficzny jest bardzo szeroki, bo on kształtuje się mniej więcej od 5 do 20 powtórzeń nawet w górę. I to jest zakres, na którym skutecznie możemy budować masę mięśniową, o ile zostanie zachowany jeden parametr, mianowicie te serie będą robione dostatecznie ciężko, na maksymalnie 5 powtórzeń od upadku mięśniowego. Natomiast optymalnie byłoby trenować od 1 do 2 powtórzeń od upadku. Samo robienie do upadku mięśniowego niewiele daje pod względem hipertrofii, a generuje większe ryzyko kontuzji i też większe zmęczenie całego układu. Dlatego optymalnie byłoby trenować od 1 do 2 powtórzeń od upadku mięśniowego. I to jest właśnie objętość. Objętość, czyli liczba ciężkich serii robionych prawie że do upadku na przestrzeni tygodnia. I do objętości nie zaliczymy żadnych serii rozgrzewkowych, żadnych serii, w których mamy więcej niż 5 powtórzeń od upadku mięśniowego. Także to jest liczba ciężkich serii na przestrzeni tygodnia. I ta objętość będzie oczywiście zależała od szeregu różnych czynników, od tego, jaki masz staż, jakie zdolności regeneracyjne, jaką genetykę, jak śpisz, ile masz stresu w życiu, czy jesteś na deficycie, czy na surplusie. Nawet czy jesteś kobietą czy mężczyzną, ponieważ kobiety generalnie mogą stolerować większą objętość. Natomiast uogólniając, dla większości ludzi prawdziwy będzie ten oto wykres. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteś osobą początkującą, to ze spokojem możesz rosnąć nawet na 5-6 seriach na dużą partię w skali tygodnia i to da ci już bodziec do wzrostu, powiedzmy. Ale zobaczcie sami, tutaj mamy tabelę przyrostów, wykres przyrostów, tutaj jest objętość. Jeżeli ktoś robi 5 serii, to tutaj jest na skali przyrostów, a tutaj jest ktoś, kto robi jedną serię. I teraz jak sami możecie zobaczyć, te przyrosty między kimś, kto robi 5, a ktoś, kto robi jedną serię, będą znacznie większe, 2-3 razy większe. Natomiast w momencie, kiedy porównamy już kogoś, kto robi 10 serii, a 5 serii, to te przyrosty też będą większe, ale już nie tyle większe, co między 5 a 1. Z kolei, jeżeli porównamy kogoś, kto robi 15 serii, a 10 serii, to zobaczcie, te przyrosty znowu są większe, ale już nie aż tak jak tutaj. Potem znowu 20 serii, a 15 serii, te przyrosty znowu są trochę większe, ale już nie aż tak jak powiedzmy tutaj. Więc to maleje z czasem. Natomiast w pewnym momencie, kiedy robimy zbyt dużo objętości, to przekraczamy nasze zdolności regeneracyjne, nasz organizm nie jest w stanie się zregenerować, więc też adaptacja nie zachodzi i przychodzi regres. Także trenowanie zbyt dużo to też jest błąd. No i teraz pytanie, czy skoro 20 serii daje nam najlepsze rezultaty teoretycznie, to czy powinniśmy tyle robić? No oczywiście, że nie, bo zobaczcie sami, między 20 a powiedzmy 10 serii będzie różnica, ale to nie jest aż tak znaczna różnica. I jeżeli jesteś amatorem, jeżeli masz inne obowiązki domowe, jeżeli siłownia jest dla ciebie dodatkiem, to ze spokojem możesz rosnąć nawet na tym niższym zakresie objętości, poświęcając na tą siłownię mniej czasu. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś robi 20 serii, no to siłą rzeczy musi trenować 4 do 5 razy w tygodniu, musi poświęcić na ten trening 1,5-2 godziny, bo to jest kosmiczna ilość pracy do wykonania. I teraz pogodzić to ze swoimi zdolnościami regeneracyjnymi, czyli odpowiednio spać, nie stresować się, odpowiednio jeść i powiedzmy, jeżeli ktoś ma jeszcze rodzinę, to jest praktycznie nie do wykonania. I co z tego, skoro on na plaży będzie miał może nieco lepsze rezultaty, ok, ale nadal będzie wyglądał
normalnie. Jeżeli ktoś nie przygotowuje się do sceny Mr. Olympia, no to bez sensu. Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, mieć tylko fajnie wyrzeźbiony brzuch i fajną sylwetkę na plaży, no to ze spokojem może sobie poradzić na mniejsze objętości. Te rezultaty będą nieco mniejsze, ale kosztem tego, ale raczej korzyścią tego, że spędzicie mniej czasu na siłowni, nie poświęcicie temu całego swojego życia, tylko będzie to dla was dodatek, a i tak wszyscy będą patrzyli na was z podziwem. Wow, jaka fajna sylwetka. Przecież przeciętni obserwatorzy nie widzą różnicy na poziomie 5% między, powiedzmy, kimś, kto robił 20 serii, a kimś, kto robił 15 serii. Także pamiętajcie o tym, że siłownia to jest dodatek do waszego życia, a nie całe wasze życie. Jeżeli ktoś wam mówi, że, powiedzmy, musisz robić to, bo to będzie najbardziej optymalne, no to spytajcie go, ale optymalne dla kogo? Czy dla zawodowca, czy dla przeciętnego zjadacza chleba? I właśnie tutaj przychodzi ten parametr częstotliwości, czyli ile powinniśmy trenować. Częstotliwość to będzie rozdysponowanie tej objętości na przestrzeni tygodnia. I badania pokazują, że trening od 2 do 3 razy na daną partię w skali tygodnia będzie najbardziej optymalny. I też często się mówi teraz o limicie objętości na daną sesję treningową, która mniej więcej kształtuje się na poziomie 10 serii na daną partię na jednej sesji treningowej. To jest taki, uznaje się, że za górny pułap. Natomiast to nie oznacza, że ktoś, kto trenuje, powiedzmy, raz w tygodniu i przekracza ten pułap, nie będzie miał żadnych rezultatów. Po prostu on może mieć nieco mniej optymalne rezultaty, nieco mniejsze, ale nadal one będą. Więc nie dajcie się złapać w taką pułapkę, że tylko te 20 serii i tylko trening 5 razy 2 godziny daje wam rezultaty. Nie. Można to zrobić mniejszym kosztem, mniejszymi nakładami i nadal fajnie wyglądać. Po prostu pamiętajcie i miejcie w głowie ten wykres. Dlatego robienie, powiedzmy, na takiego amatora od 10 do 15 serii na duże partie, jeżeli ktoś progresuje siłowo, będzie ok i ta osoba będzie fajnie wyglądała. Także nie dajcie się złapać tą pułapkę. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, jak to wygląda. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym materiałem. Oczywiście starałem się to nagrać jak najszybciej, jak najbardziej streścić, więc skondensowany materiał i to było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych. Pozdrawiam.